aż przyszedł okres, gdzie zaczęli wywozić. To była zima. To wtedy ich się pamiętało, bo strach wszyscy mieli ogromny. I oni przychodzili, no i teraz każdy, jak się zrobił wieczór, trzeba było spuścić, żeby światełka nie było, bo teraz przyszła kontrola i tak dalej, więc... No więc myśmy już tego rodzice przestrzegali, żeby tylko światło się nie pokazywać i tak dalej. No i jak się zajechała ciężarówka, no to wiadomo było, że przyjechali, bo oni tylko przyjeżdżali wieczorem, późno wieczorem. Stanęła przed domem, to pamiętam, to my wszyscy, a mieliśmy poszyste takie plecaki. I tam każdy miał w plecaku chlebek, jakiś cukier, coś takie, coś do jedzenia, takie najważniejsze rzeczy. I to każdy miał z takiego szarego płótna u tego. No to my wszyscy przy tych oknach, oczywiście ciemno w pokoju. Gdzie teraz pójdą? O, na Bukowskiej były dwie bramy, szeroka i wąska. Mam wrażenie, że dlatego Maryś też przyszedł do nas, bo uważał, że będzie, oj, w razie tego, to przyjdą jedną bramą, on drugą wyjdzie. Czyli okazało zupełnie inaczej. No w każdym razie idą. Jeszcze dzisiaj słyszę to, bo to był śnieg. Oni mieli takie buciary. I jak oni w tych butach idą, lampki mają, a my mamy w drzwiach te takie szkiełka małe, tak. Prawda, bo się patrzyło, kto tam jest. No to też trzeba było tak patrzeć, żeby oni nie widzieli, że my tam spoglądamy, ale oni idą i buch, tymi schodami, po tych buciarach, aż serca biły tak. Wszyscy na korytarzu stoimy, ojciec przedstawiaczy tam, dzwonią do sąsiadów. Sąsiady nazywali się Hejnowicze. Tam była córka nauczycielka i jeszcze potem jedna córka i starsi rodzice. Słuchamy, co tam się dzieje. No, tak słychać, bo tam już pakuje się ta jedna z tych córek i zabierają tą nauczycielkę. Jedna z córek była, znaczy ci rodzice zostają. Idą do, aha, i teraz idą do nas. I świeci nazwisko, tak, tą lampką. No to już myśmy wszyscy prawie mdleli w tym korytarzu. Idą do góry. Ominęli nas. Poszli do góry. I z góry schodzą, taki mieszkał pan Rybszeger na trzecim piętrze. Z dziećmi schodzi. Ten jeden z chłopczyk miał saneczki na plecach. No i tych zabierali. No to i szli dalej. Tak, to był dzień, który pamiętać będę, bo to był straszny strach, że nas biorą.